Witam Was serdecznie i chciałbym się podzielić moją dobrą wiadomością dla mnie. Udało mi się zająć drugie miejsce w konkursie na fotobudkę na Dejmosie, czego się nie spodziewałem. Miałem nadzieję, że w innym konkursie wygram. W tym akurat spodziewałem się, że nawet nie uda mi się zająć jednego z pięciu miejsc. A tu patrzcie, jestem drugi. Bardzo fajnie, bo za to dostałem 1000 platyny, a za pierwsze miejsce dostało się Inarosa Prime Access, który mnie kompletnie nie interesował, więc naprawdę jestem happy. Druga rzecz to ta figurka Nogle miała być Volt, a tu jest Vor. Pomyślałem, że się musiałem pomylić. Ale okazało się, że ze źródła, którego brałem informacje, też jest napisane Volt, więc pomyłka wyszła nie z mojej strony, ale i tak za to przepraszam. No i teraz jeszcze dwie figurki. Za chwilę właśnie odpalałem sobie Twitcha, żeby zdobyć kolejną figurkę. No i jutro po północy będzie kolejna. No a teraz może przystąpmy do właściwej części filmu. Na początek spróbuję wbić ósmą rangę mistrzowską. Czemu by nie? Miałem to zrobić znacznie wcześniej, żeby zdążyć u Baro kupić schemat jeden, ale no niestety tego nie zrobiłem. Więc schemat, że tak powiem, papa, niezakupiony. Oczywiście warto do tego testu się przygotować. Ja biorę Rhino ze względu na to, że jest szybki. I dodatkowo wrzucam mu tego moda na pośpiech, żeby był zwiększona szybkość sprintu. To znacząco ułatwi wykonanie testu, bo na początku trzeba będzie na takich platformach skakać i tam no niestety normalnie nie doskoczycie. Trzeba wtedy robić skok balistyczny i w tym przypadku można niechcący przeskoczyć. Oczywiście polecam też zawsze zrobić najpierw trening, zanim wykonacie właściwy test, ze względu na to, żeby się odpowiednio przygotować. No i dodatkowo sobie wziąłem broń boczną, którą mogę szybko niszczyć te punkciki. Proszę bardzo. Spokojnie tu sobie przeskoczyłem. Pyk, drugi, z podwójnym skokiem, tak. Nie muszę kombinować. Tu o mały włos, abym nie spadł. Tutaj już skok balistyczny. Mam nadzieję, że opanowane macie bieganie po ścianach. I tu sobie wpełznąłem. Tu można sobie normalnie przeskoczyć. Kolejny punkcik. Tu się przydaje skok z lotem. Proszę bardzo. A tu skok balistyczny, żeby tam doskoczyć. I już. I test z głowy. Jest prosty, jeżeli się wie jak zrobić. Polecam więc szybkiego warframe'a z wrzuconym modem na sprinta, dzięki czemu zrobicie to, myślę, że w banalny sposób, ale zawsze dobrze zrobić sobie test. Ok, no to mam z głowy. Oczywiście zacząłem grać Rhino zgodnie z komentarzami. Całe dwa były komentarze, w których proponowano mi, żeby właśnie zagrać Rhino, więc oczywiście zacząłem. Najpierw trzeba oczywiście odpowiednio go wyekspić. A gdzie najlepiej ekspić aktualnie? Na Rajjaku. Co prawda własnego nie mam. Nie korzystałem też z usług z klanu, po prostu dołączyłem do jakiejś losowej grupki osób. Jak widać, z efektem ubocznym, lata mi coś pod nogą, nie wiadomo czemu. No i okazało się, że wrzuciło mnie na anomalię. Dziwna sprawa. Anomalia występuje na Proximie Voalu i teoretycznie nie jest dostępna dla osób, które nie skończyły odpowiednich misji fabularnych, w których poznajemy świadomych, więc zdecydowanie nie powinienem się tutaj znaleźć. Ja nawet przecież operatora nie mam odblokowanego, więc takiej możliwości no nie ma. Ale jednak gra uznała, chłopak nagrywa filmy. Może ludzie chcą zobaczyć, jak wygląda anomalia. Anomalia to jest miejsce losowo jakby generowane na Proximie Voalu. Jedna z planet zawsze ma właśnie taką anomalię. I w tym momencie wykonując misję z anomalią, oprócz zwykłego zadania, mamy dodatkowo możliwość zbadania anomalii. Ale właściwie jest to statek świadomy, który przybywa w regiony Ziemi. No i oczywiście przeciwnicy dla mnie są trochę trudni. Przecież ja mam dopiero co
co naczętego tego Rhino. Jedyny tylko plus, że mam dobrą białą broń, więc coś im tam zrobię, ale tak poza tym po prostu porażka. Ale dzięki temu mogę wam zademonstrować, jak wygląda anomalia. Jak widzicie, w trakcie tej misji sojusznicy już wykonali właściwą część. Już większość rzeczy. Pozostało tylko zbadanie tejże anomalii. To słowo będę powtarzał. Anomalia, anomalia, anomalia. Ja to sobie wskoczyłem wyrzutnie. Gdzie ta anomalia jest? Zobaczmy sobie, jak wygląda z daleka. Jest tam, widzicie? I tak naprawdę to jest statek świadomych. Oczywiście wygląd tego statku doskonale znają ci, którzy po pierwsze albo bywali na anomalii, albo brali udział w wielkim wydarzeniu, które było już jakiś czas temu i było właśnie związane z tym, że świadomi zaatakowali nasz układ planetarny i trzeba było odpierać ich ataki. Że tak powiem, świetny był to event. Jak dla mnie, ze względu na to, że nagrodami były wszystkie arkana praktycznie. Nawet takie, które no, ciężko jest zdobyć. Więc można było się niesamowicie obłowić. Nie wiem, czy i kiedy ten event zostanie powtórzony. Tym bardziej, że to była zaledwie część preludium tego, co miało być. No niestety twórcy jak na razie odpuścili. No to był tylko fragment całego eventu. Miało być tego znacznie więcej, ale no niestety dali ten kawałek, który udało im się zrobić i od tej pory cisza w eterze. Dobra, wróciłem na Rajjaka, bo tak to tam nie dofrunę. Znowu tutaj sobie zobaczę, co w kuźni słychać. W każdym razie, no, jeżeli tamten event się powtórzy, to niekoniecznie będą te same nagrody do zakupienia za te punkty, które się tam zdobywało, czyli niekoniecznie arkana. Chociaż gdyby były, ja byłbym zadowolony i każdy inny gracz też byłby zadowolony, bo z arkanami jest ten problem, że no, trochę trudno je pozdobywać. Trzeba ich naprawdę dużo, żeby osiągnąć aby ich na wyższą rangę, żeby to wszystko skleić w kupeczkę i mieć maksymalnie rozszerzony arkanum. Ja dzięki temu na swoim głównym koncie Asgeros większość arkanów mam. Już w pełni zrobionych, więc naprawdę miałem tego farta, że po pierwsze, właśnie zacząłem grać ponownie w tą grę, kiedy się pojawił ten event i miałem pomoc od ludzi z sojuszu, zwłaszcza od Achu. Dziękuję, jeżeli przypadkiem to oglądasz, choć wątpię, bo Achu w tej chwili nie grywa Warframe'a. Niestety jest rozczarowany nowymi rozszerzeniami, więc chyba darował sobie przynajmniej na jakiś czas granie w tą grę, a szkoda, bo to naprawdę gościu, który ma dużą wiedzę na temat Warframe'a. Ja przy nim to jestem pikuś. Naprawdę, dosłownie i nie w przynośni. No i tak wyglądają od środka statki świadomych. Jeżeli będziecie latali Rajjakami i już mieli odblokowane możliwość w ogóle wchodzenia tutaj, to oczywiście polecam sobie na Proximie Walu spojrzeć, gdzie jest migający czerwony punkt i tam możecie się udać. Dzięki temu będziecie mogli powalczyć sobie ze świadomymi, to pierwsza rzecz, a po drugie dostawać, jak to się nazywało, kruche anomalii. Można je wymienić u kaczuszki na nagrody, aczkolwiek nagrody są słabe. Ja szczerze mówiąc bardzo chciałem dostać efemerę, która tam jest do zakupienia, ale w końcowym efekcie ta efemera nie wygląda fajnie. Gdyby się dało pokolorować ją jak większość innych efemer czy w ogóle ozdób, to nawet byłaby fajna, ale nie. Nie da się zmienić kolorystyki. Musi być szara, pura i ponura. O. I taki to jest efekt cząsteczkowy, jakby człowiek się lekko dymił i coś po nim biegało. Sam raz na Inarosa, tylko właśnie też żal, że nie da się zmienić barwy, bo tam bardziej by pasowało zmienić na kolor piasku.
I to by idealnie pasowało na mojego Inarosa. A niestety tak się nie da. Kolorystykę można zmienić, są opcje, ale to nic kompletnie nie wpływa na tą efemerę. No jak widzicie, tak wyglądają świadomi. Ciężko jest gości ubić, ze względu na to, że uodporniają się na nasze ataki, więc co chwila trzeba zmieniać broń. I tutaj niespodzianka wyrzuciło mnie, nie wiedzieć czemu. Błąd za błędem w tej grze. No to już też już kilka razy wspomniałem, prawda? I wy na pewno też zauważyliście, że gra jest no, dość mocno zbugowana. Niestety. I nie idzie ku lepszemu. Niestety. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni, chociaż powątpiewam, bo to twórcy bardziej są zainteresowani dodawaniem nowych rzeczy, nowych elementów, żebyśmy byli zainteresowani dalszym graniem. No i ja na tym kończę ten odcineczek. Dziękuję wam, trzymajcie się, cześć.